Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, gdzie w XVIII wieku wznosił się pawilon, zwany pawilonem nad kanałem. Był to element architektury ogrodowej, jeden z kilku pawilonów, które znajdowały się na terenie Ogrodu Branickich w Białymstoku. Znajdował się na osi widokowej zarówno z okien pałacowych, jak i osi łączącej pawilon włoski, pawilon pod orłem, jak i pawilon nad kanałem. To, co widzimy w tej chwili, to są relikty fundamentów, połowy dokładnie pawilonu. Pawilon ten składał się z trzech pierwotnie, po przebudowie z dwóch pomieszczeń. W środku znajdował się kominek ogrzewający pomieszczenia. Przed pawilonem od strony kanału wznosił się taras oraz drewniane, prawdopodobnie drewniane schody prowadzące do kanału, gdzie była możliwość zacumowania łodzi przypływających z pałacu do kanału na herbatkę. W 2007 roku odkryliśmy część, drugą część, tą, na której obecnie stoimy, ona jest pod spodem, tutaj te relikty się zachowały, są zabezpieczone. Natomiast w tej chwili odkryliśmy drugą część tego pawilonu. Wszystkie razem informacje z tamtych badań, z tych obecnych, pozwolą na dosyć precyzyjne określenie zarówno wymiarów tej budowli, jak i jego konstrukcji, tudzież innych takich elementów niezbędnych do dokonania prób rekonstrukcji obiektu.